zliczonej ze stacji narciarskiej Ustrzem Koniwiec. Tam przed nami widoczne szczyt małej Santorii. Jest dzisiaj troszkę widoczny. Na czeską stronę. A i na naszą stronę też. Świetnie. Tam już jest na Koniwiec.
No bo do Wisły dzisiaj nie szło jechać. Drogi jak Kielun. Puchar świata w Skokach Narciarskich. Jak już wybrało się tutaj. Miałem jechać na stację narciarską w Skok. Wybrało się Poniwiec. Ale w tym bryzy. W tym, że na drodze do Wisły korek niemiłosierny. Jeszcze raz witamy na terenie stacji narciarskiej Ustyn Poniwiec, mała szantoria. Byłem tu raz w zeszłym sezonie. Czemu przyjechał, to już nie wiem, powiedziałem w trakcie zjazdu. Słuchajcie, niemiłosierny korek na drodze do Wisły w związku z organizacją Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Wisła Malinka, dzisiaj, jutro. Tak więc odpuściłem tam te dalsze stoki. Miałem być na terenie stacji narciarskiej stok. Jeżeli jutro pojadę, no to chyba Wisłę ominę szerokim łukiem. Jeżeli będzie Wielkoczantoria, no spróbuję tam pojechać. A tamte dwa stoki jeszcze, stacja narciarska stok i jako to się to nam nazywa, naprzeciwko Cinkowa Klepki, to będzie kiedy indziej. W planach jest jeszcze i Stebno, i Zwarbem, i Mosty u Jabłonkowa, i Snow Paradise Wielkoracza na Słowacji. Także plany narciarskie są, mam nadzieję, że będą zrealizowane. A na razie, jak widzicie, tutaj też już troszkę godziny jest, tak więc spodziewamy się, że będzie dużo ludzi, bo sam też ferie się zaczęły, więc nie śląskie, ale jakiś tam z Polski, oby nie mazowiecki, największa godzina, ale teraz pojechał, oczywiście żartuję. Tak więc dzisiaj relacja ze stacji narciarskiej Ustyn Poniwiec. No właśnie.
niestety doszło do wypadku. Szlak turystyczny z Wielki Czantori. No i widzimy też Paleńca. Tak, tutaj jest stok narciarski. Dawny stok narciarski na Paleńcy. A tu już Równica. Dwór Skibówki widoczny. Widoczne też piramidy z Ustronia. Lipowski Gruń. I teren Ustronia, Górek Wielkich. Tam rejon Skoczowa. A w oddali widoczne Zalew Goczałkowicki za mgłą. Słabo widoczny. Jest oczywiście zamarznięty. Tutaj kolej liniowo. I Mało Czantoria ze szczytem. Tam właśnie jest szczyt Małej Czantorii. A tu już Czesko Republika. Mamy informację, że dalej są korki na Wisłę, no ale dzisiaj zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tutaj jest szlak pieszy na Wielkim Czantorie. Gdzie tu szał w zeszłym roku, to było chyba w maju nawet, kesze za sztuką, a właśnie, może tu jakiś kesze jest pod drugą. Teraz idę na kawałek dalej, nie będę gadać w jakim celu, ale pięknie to wygląda, nie? Takie oszalone. Drobne rewelacje. Piękna energia. No te mrozy 20-stopniowe, które teraz w tym tygodniu były. Podałem to na ostatnim filmie ze Stoszka. Żeby te mrozy sprawdziło się, rzeczywiście były. A tu już po prawej stronie mamy granica państwa. Gdzie jest Genauskupek? Nie jest to granica prusko-austriacka. Ale tutaj mamy też ładny widok. Czeska strona. W zasadzie już w tym momencie jeszcze już na terenie Czeskiej Republiki. Ale pięknie to wygląda tym stronę, nie? Rewelacja. Aha, jeszcze nie tu. Jeszcze liści nie spadnięte. Ależ bajkowo. Ależ fenomenalnie. Ja tu szukał kesza w tym miejscu, Kajś. O, jest, jest widoczek. Jest widoczek na czeską stronę mocy.
i to jest miejscowość Nydek. Nydek, Bystrzyca, tamte tereny. Kolejny widoczek. Jest tu też. Tu jest jazdy. Nie mogę go zrobić, bo to nie jest za dużo ludzi. Ja na skupinie też się muszę wydać. Tutaj proszę taki widoczek na czeską stronę mocy jest. Tam też bajkowo kraina. Chałupy widać. Albo zresztą też ponad wyskać tu ukryty, ale no niestety ludzi dość sporo. Tu trzeba będzie po prostu zrobić pierwszy rajza. Jeszcze raz. Tam jest szczyt małej kantory. Nie jest czarny. Już teraz ostatni lepszy drugi. On wyszedł właśnie jak ten biały posek idzie. Chciał się gdzie powtórzyć. Jeśli może gdzie wiosna. Dobra, no to lecimy.
no to kończymy ta skileza. Trzymcie się i do zaś.